Nazywam się Maciej Talaga i mam przyjemność być prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Dawnych Europejskich Sztuk Walki ARMA.pl, które zajmuje się odtwarzaniem, poznawaniem, badaniem i praktycznym stosowaniem różnych form konfrontacji fizycznej, jakie były praktykowane i istniały na terenie Europy od średniowiecza, kiedy są najstarsze źródła, po w zasadzie XX wieku. Jesteśmy na terenie imprezy zwanej w skrócie W3, czyli Warszawskie Warsztaty Walki, która teraz miała swoją 4. edycję. Jest to wydarzenie, które łączy z sobą turniej, to znaczy zawody szermiercze w konwencji walk na długie miecze według tradycji średniowiecznych oraz wczesno-nowożytnych. A oprócz tego jeden dzień jest poświęcony na warsztaty, zajęcia warsztatowe prowadzone przez instruktorów z Polski oraz instruktorów z zagranicy. Oraz w tym roku mieliśmy małą nowość w postaci tak zwanego fechtszule, rodzaju ceremonii szermierczej, która miała zintegrować trochę środowisko i pokazać, że możemy naszą sztukę prezentować w sposób trochę mniej związany z rywalizacją, a bardziej właśnie z pokazaniem estetyki ruchu, różnych wartości moralnych, które się wiążą z uprawianiem i praktykowaniem szermierki. W tym roku mieliśmy nowy regulamin walk, który jest regulaminem eksperymentalnym. Testujemy, jak zawodnicy się zachowują, kiedy go stosujemy i jak on sam się sprawdza jako formuła. Różnił się on tym, że walki, każda poszczególna walka była nieco dłuższa, jeżeli chodzi o ilość starć czy o ilość punktów, które można było zdobyć, ponieważ w przeciwieństwie do klasycznego regulaminu stosowanego dotychczas przez Polską Federację Dawnych Europejskich Sztuk Walki, nie walczyliśmy do 3 punktów, tylko każdy zawodnik miał, czy każda para zawodników miała 5 starć do wykorzystania. Każdy z tych starć mogło się zakończyć albo uzyskaniem trafienia przez jednego z walczących, albo trafieniem równoczesnym, które było karane utratą punktów, albo trafieniem tak zwanym nachszlagiem, czyli trafieniem, w którym jeden z zawodników został trafiony, ale w odległości jednego tempa szermierczego był w stanie trafić swojego przeciwnika, który z kolei nie zadbał o to, żeby wyjść na przykład z dystansu czy obronić się w sposób należyty. Ta formuła była zorientowana na to, żeby zawodników skłonić do ostrożniejszej walki, nie podejmowania niepotrzebnego ryzyka i unikania obopólnych trafień. Witam, nazywam się Marek Helman, jestem z poznańskiej grupy Schola Gladiatoria. Jestem także członkiem ARMA.pl w Poznaniu. Warszawskie warsztaty walki w tym roku różnią się od poprzednich. Przede wszystkim przetestowaniem nowej formuły walki, mianowicie przetestowaniem fechtszule. Fechtszule, to ciężko powiedzieć wprost. W XVI wieku, nawet już pod koniec XV wieku, pojawiały się niemieckie szkoły szermiercze, gdzie wśród mieszczan bardzo popularne stało się takie rycerskie. W XVI wieku była duża moda na rycerskość samą w sobie. W związku z czym rzemieślnicy w niemieckich głównie miast bawili się w rycerzy. Trenowali szermierkę, tłumaczyli, raczej interpretowali i wdrażali nauki fechtunku według tradycji Johannesa Lichtenauera. Poza samymi szkołami szermierczymi fechtszule jest także wydarzeniem dworakim. Z jednej strony są to pokazy fechtszule, gdzie szermierze zmagali się i pokazywali swój kunszt szermierczy. Z drugiej strony są to zawody, w których szermierze bez żadnych ochraniaczy przy użyciu krunsztu i broni białej starali się zranić przeciwnika, jednocześnie nie będąc samemu zranionym. W Polsce grupy szermiercze moim zdaniem bardzo silny nacisk kładą właśnie na rywalizację sportową. Bardzo mocno to widać na zawodach, gdzie rzadko obserwuje się tak naprawdę historycznie techniki.
dużo jest rywalizacji po prostu sportowej, którą częściej można zobaczyć raczej w szermierce sportowej niż zaobserwować ją w traktatach szermierczych. Konsekwencją wydaje mi się właśnie zastosowanie samej rywalizacji na zasadzie turnieju, zdobywania punktów. Promowane są techniki wejścia, trafienia przeciwnika w ręce, ucieczki, niż opisanej w traktatach walki szermierczej, bardzo często skupionej na tym, żeby zawiązać broń przeciwnika i kontrolować jego broń. My name is Alberto Bonprezzi and I am the fencing master of the Asociación Española Esgrima Antigua and for the EMET. Actually, I actually run a school in Madrid and historical fencing, and we have been working for about now it's about 11 years. And I was formerly a sport fencer, then in the 2001 I switched to historical fencing, and since then I have dedicated myself only to historical fencing. I was invited by Maciej Talaga and to come here to teach some workshops, because of our approach is slightly different. It's less focused on competition, on historical fencing competition, and though we have them as well, and it's more focused on blade control, and then trying to, we normally fight closer and then tend to bind more the swords, assuming that the most dangerous thing is to receive a thrust or a cut in a lethal part. So we tend to give the actions are fast as well, but normally you don't want to be hit, so you don't go for doubles, and then that's why you get closer and you tend to bind. It is always based on the Spanish fencing tradition of the verdadera destreza, which was developed in the 16th century by soldiers, and it was used to teach fencing to gentlemen and soldiers.
I to chyba wszystko. No dobra, ja też więcej pytań nie mam, bardzo się dobra, ciekawe. Dzięki. Dzięki wielkie. To mikrofon był. A, tak. Tak mi się spodobał. Dobra, to wszystko w takim razie. Dziękuję. Dzięki. Dzięki. Jeszcze tylko jakbyś mógł dodać się. Nie. Uciekać już? Then that was really nice to meet you. Thank you very much. Okay, thanks to you. Sorry for the long explanation. Maybe it's too long. But could you give me back a microphone? Oh yeah, sure.